Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, witamy Was serdecznie 8 maja roku pańskiego 2023 w święto świętego Stanisława, dzień patronalny, głównego patrona Polski. Drodzy Państwo, i właśnie z tej okazji chcielibyśmy wygłosić do Was orędzie, drodzy Państwo. Orędzie ku czci świętego Stanisława, ale też orędzie dla Polaków z okazji święta patronalnego Polski, świętego Stanisława, drodzy Państwo. Jest już wieczór, byliśmy na mszy, drodzy Państwo, poświęconej świętemu Stanisławowi. I chcielibyśmy dzisiaj w takiej konwencji, drodzy Państwo, w konwencji z jednej strony orędzia, a z drugiej strony pewnej dozy informacji w formule Instytutu Stanisława, który jako Fundacja imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego Kwomodo zawiązaliśmy z żoną Iwaną Marią. Drodzy Państwo, jako Dom Leszczyński, jako król elekt, czy właściwie królowie elekci, bo i król i królowa z domu Leszczyńskich, drodzy Państwo, chcielibyśmy jakby wypowiedzieć pewne kwestie dotyczące roli króla i biskupów, no w kontekście właśnie świętego Stanisława, który jest męczennikiem, który został zamordowany, przyjmuje się bezpośrednio z ręki króla, koronowanego króla, z tego pierwszego okresu koronowanego króla Bolesława Śmiałego, Szczodrego, prawda, potomka Chrobrego, Mieszka, czyli ta część Królestwa Polskiego. Okresy Królestwa Polskiego, czy okresy Królestwa Lechii musimy dzielić, przyjmując, że Chrobry koronował się w 1025 roku, a tak de facto w 1000 roku, pamiętamy wizytę Ottona III. Drodzy Państwo, to no można powiedzieć, że już w 1079 stało się nieszczęście, tak? Czyli dosyć krótko, drodzy Państwo, bo praktycznie niecałe 50 lat, no troszeczkę ponad 50 lat, 50, można powiedzieć 4 lata później, ta korona jakby upada, tak? Bo z dniem zabójstwa świętego Stanisława można powiedzieć, że królestwo się rozpada. Pamiętamy, że Bolesław Śmiały wyjeżdża, czy ucieka do Osieku. Władztwo tutaj nad ziemiami Królestwa Polskiego przejmuje jego brat Herman. Później, drodzy Państwo, Krzywousty, ale obydwaj nie są koronowani. A potem już mamy dokładne rozbicie dzielnicowe. Czyli można powiedzieć, że zabójstwo świętego Stanisława, zabójstwo biskupa w ogóle, zabójstwo biskupa w tej nowo budującej się monarchii chrześcijańskiej, tak? Nowo budującej się, bo przyjmujemy, że Mieszko pierwszy czy drugi, zależy jak liczyć, drodzy Państwo, i jego syn Chrobry, no to tu się zaczyna w ogóle, prawda, mowa o tej, można powiedzieć, o tym okresie Królestwa Polskiego, szczególnie od czasu koronacji Bolesława Chrobrego do czasu koronacji Bolesława Śmiałego, Szczodrego, które jest kilka lat poprzedza to zabójstwo, 1076 koronacja, 1079 zabójstwo. Czyli widzimy, jak krótki okres jest tego pierwszego okresu Królestwa Polskiego, później mamy okres rozbicia dzielnicowego, no dobrze, około 200 lat, prawda? Potem mamy dopiero 1320, no bo nie liczymy Przemysława II i Wacława II, drodzy Państwo, i mamy koronację Władysława Łokietka. Czyli przyjmując, że mamy ponad 1000-letnią historię polskiego związanego z chrztem, no to już z Królestwem Polskim musielibyśmy liczyć pewne okresy, prawda? Okresy właśnie tego rozbicia dzielnicowego, tej tragedii po zabójstwie świętego Stanisława, potem próby odradzania tego królestwa, mozolne, z czasów rozbicia dzielnicowego, acz skuteczne. Później mamy rozbiory polskie, tak naprawdę rozbiory państwowości polskiej, czyli znowu upadek Królestwa Polskiego, czy rozbiór Królestwa Polskiego. Ostatni król koronowany to Stanisław August Poniatowski. Drodzy Państwo, z dużymi wątpliwościami tych poprzednich królów dwóch Sasów, czyli Augusta II i III, bo to byli uzurpatorzy i wiarołomcy, drodzy Państwo. No i oczywiście koronacja właściwa Stanisława Leszczyńskiego, ale tu mówimy o roku 1705. Więc, drodzy Państwo, i znowu bardzo długi okres interregnum, bo to, że jesteśmy królewskim szczepem piastowym i to, że w charyzmacie Jezusa Chrystusa jesteśmy królestwem, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I drodzy Państwo, w związku z tym nieszczęściem, tak,
o którym często jeszcze będą mówić historycy, i właściwie to jest niekończąca się historia, kto zawinił, prawda? Możemy tylko suponować, że po prostu króla poniosło, tak? Że działał być może w afekcie, tego nie wiemy. Że było to nie skrytobójstwo, ale było to zabójstwo, bo to było podczas praktycznie mszy przy obecności wielu świadków, czyli królowi chodziło o to, żeby to było świadków. I żeby zobaczyć, czy Polacy są mocni w jakimś sensie, to znaczy, jeżeli Pan Bóg dopuścił do takiej tragedii, czy mocni są w wierze, czy nie. I otóż kult świętego Stanisława był tak mocny, że mimo wielkich oporów Rzymu, dzisiaj byśmy powiedzieli Watykanu, jak się pomylimy, to no bo Watykan to tak naprawdę to jest dopiero XX wiek, ale będziemy mówić o Rzymie jako Watykanie dzisiejszym, czyli o po prostu rządach papieskich, papiestwie, że drodzy Państwo, że to zabójstwo spowodowało próbę narodu polskiego, czy stoi mocno w wierze, czy szanuje swoich czcigodnych przedstawicieli. A święty Stanisław, samo imię, prawda, które różnie etymologia jest tego imienia, ale generalnie to było rzadkie imię, Stanisław, ale słowiańskie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, tak? Tak jak Mirosław, Stanisław, Jarosław, to wszystko, drodzy Państwo, związane z przedrostkiem i tutaj dalsza budowa tego imienia. Drodzy Państwo, bardzo słowiańskie, używane wcześniej też, drodzy Państwo. I oczywiście kult Boży, czyli nacisk na Santo Subito był wtedy ogromny, także papiestwo ugięło się po ponad 150 latach, no chyba to jest dobrze ponad prawie 170, tak, bo 1100, bodajże 53, mniej więcej, czy drugi, drodzy Państwo, kiedy formalnie papiestwo ogłasza, papież ogłasza, drodzy Państwo, ogłasza świętego Stanisława świętym. To było bardzo duże wydarzenie, bo to nie możemy przenosić jedno do jednego, drodzy Państwo. No, świętość była wtedy ogłaszana przez lud, nie przez papiestwo. Skoro papież potwierdził to w jakimś sensie, konfirmował, czy ratyfikował, można powiedzieć, prawda? To znaczy, że ten kult świętego tu był, na ziemi polskiej. Tak jak jest kult w jakimś sensie świętej, już prawie, że w głowach, prawda, Stanisławy Leszczyńskiej, prawda, a jeszcze nie beatyfikowanej przez Watykan, prawda, tej świętej z Auschwitz, położnej z Auschwitz, świętego Ludwika XVI, tak? Świętego Stanisława Leszczyńskiego być może, tak? Świętej Marii Leszczyńskiej, drodzy Państwo. Mówimy o najbliższych i byśmy jeszcze wielu naliczyli świetnych naszych przedstawicieli, którzy no, nie dostąpili zaszczytu, mimo traktowania ich jak quasi świętych, nobilitacji poprzez po prostu uznanie ich za świętych przez papiestwo. Drodzy Państwo, to ma znaczenie, bo kult pewnych osób, to rozumiał Jan Paweł II, prawda, wyświęcił Jadwigę, wyświęcił Faustynę Kowalską i wiele innych osób wyświęcił, wiedział, że taki jest naród mocny, jak jego najczcigodniejsi przedstawiciele. I drodzy Państwo, jeżeli wierzymy we wszystkich świętych, no to musimy wierzyć też, że ci święci dają nam tam, w tym drugim wymiarze, w niebie, czy w Królestwie Bożym, dają nam po prostu wsparcie, dają nam orędownictwo, po prostu pomagają nam ci ludzie, święci. A ponieważ my mamy w rodzinie, drodzy Państwo, ojca Stanisława Marii Leszczyńskiego, prawda, więc jakby siłą rzeczy, dzisiaj byliśmy na grobie, siłą rzeczy, no wypada jakby zastanowić się, pochylić się nad postacią świętego Stanisława, a wtedy rozszerzają nam się oczy, drodzy Państwo, i w kontekście tego, że dosłownie 2 dni temu była koronacja w Anglii króla, prawda, no to widzimy, zastanawiamy się, jaka była rola ówczesna i dzisiejsza królów, ponieważ my jako król elekt, no właśnie, musimy godnie, jako dom leszczyński, tą rolę wypełniać, ten urząd, tą służbę, i to samo nasza żona, czy żona Iwona, drodzy Państwo, czyli po prostu musimy jakby szerzej zastanowić się i ten okres od elekcji od 16 lipca 2016 roku, Gdańsk z Oliwa, pocysterski klasztor, drodzy Państwo, i tam elekcja nasza, ale Pan Bóg jakby nas teraz doświadcza takim długim, można powiedzieć, nowicjatem, prawda, królewskim, kiedy zaczynamy się jakby urząd, bo kiedyś dzieci królewskie w monarchii dziedzicznej były przygotowywane, wychowywane i wprowadzane, wdrażane w urząd, w sensie zwyczajów, obyczajów, protokołów, ceremonii, etykiety i tak dalej, i tak dalej.
Dzisiaj, drodzy Państwo, po ponad 200 latach bolszewii w Polsce, no wiemy, że która zajęła się w pierwszej kolejności rugowaniem wszystkiego, co szlachetne, wszystkiego, co królewskie, wszystkiego, co ma związek z królestwem, bo to było ich, prawda, chwała panom, chwała chłopom, śmierć panom, tak tutaj bolszewicy głosili jeszcze na początku XX wieku. Drodzy Państwo, może to brzmi dziwnie, ale oczywiście i zaborcy zrobili swoje, i Piłsudski zrobił swoje, i PRL zrobił swoje, i ta trzecia RP też robi swoje, drodzy Państwo. Tak, żeby nie odrodziła się nie tylko klasa średnia, ale żeby nie odrodziło się ziemiaństwo, żeby nie odrodziła się szlachta, żeby nie odrodzili się ludzie szlachetni. I w tym kontekście, drodzy Państwo, obejmując urząd pełnoprawny króla elekta, myśmy już na drugi dzień jakby odnieśli się do kleru, dymisjonując kilku biskupów, uważając, że zdradzili nas. Będzie o tym mowa, jaka jest rola biskupów, drodzy Państwo, szczególnie prymas Polski, Wojciech Polak, Gondecki, prawda, Stanisław nomen omen, Gondecki, drodzy Państwo, nie sprostali, nie wypełnili urzędu biskupa, Skworc, prawda, Dziwisz. Już na drugi dzień ich zdymisjonowali, złożyliśmy z urzędu, drodzy Państwo, mimo że jakby nie chcemy za bardzo ingerować w obiór biskupów. Uważamy, że obiór biskupów idealny to jest taki, jak kapituły wybierają przedstawicieli, a król z tych przedstawicieli wybiera jednego. I jeszcze jest zgoda, drodzy Państwo, najlepiej jakby była zgoda Watykanu. To żeby tak skrócić, żeby tu nie było, żeby tutaj robimy jakąś rewolucję, drodzy Państwo. No tak nie jest, prawda? I drodzy Państwo, dopracowaliśmy się fatalnych biskupów i fatalną władzę. I teraz gdybyście się zastanowili, drodzy Państwo, no kto ma napominać to, co było obowiązkiem kiedyś biskupa, kto ma napominać rządzących, i kto ma napominać biskupów? I zrozumiecie szybko, że właściwie to, co dzisiaj mówimy, takie trywialne rzeczy, no nikt nie jest w stanie wam przekazać, ponieważ każdy ma jakiś konflikt interesu, nie jest zainteresowany. Czyli biskupi nie, sami się nie naprawią, tak jak sądownictwo się samo nie naprawi. Rządzący sami się nie naprawią, po prostu to jest ogromna łaska, tak jak Sejm czteroletni był wielki, Sejm walny, oczywiście trzeba podkreślić, nie jakiś bolszewicki na wiejskiej, drodzy Państwo, który, no to była łaska potężna, także Pan Bóg nas doświadczył, zapewne występki z czasów saskich, ale jednak Matka Boża Królowa Polski, no dała nam szansę, tak. My tej szansy obecnej nie wykorzystujemy, bo widzimy, że kler nie dokonał właściwej intronizacji w 2016 roku, nie uznał Chrystusa Króla za Króla Polski. I drodzy Państwo, widzimy, że przeżywamy jako naród, być może zasłużenie, jakąś karę, którą Pan Bóg zesłał, tak? Tych wszystkich złych rządzących, bo źli rządzący to jest kara dla narodu. To trzeba tak odbierać, że naród nie zasłużył sobie na dobrego rządcę, na dobrego króla, czy nawet prezydenta, czy, drodzy Państwo, nie mamy. Nie dorobiliśmy się ani za czasów Piłsudskiego, prawda? To wszystko praktycznie byli, z małym może wyjątkiem Mościckiego, drodzy Państwo, to wszystko były kanalie, tak? Jak kiedyś będzie podszedł tych prezydentów, to po prostu to podszedł kanali, niestety. Tak? Może za mocne to słowo, dzisiaj może nie wypada tak mówić. No właśnie, mamy dzisiaj takie skrupuły, że, drodzy Państwo, zaczęliśmy od takiego górnego C, tak? Czy dymisja biskupów, później infamie, dymisja biskupów i napominanie biskupów i tak dalej. W tym roku tylko dokonaliśmy jednej infamii dla pani Barbary Engelking za tą wypowiedź haniebną o Polakach. Ale też, drodzy Państwo, daliśmy jeden tytuł osoby szlachetnej. To jeszcze zdążymy to dzisiaj powiedzieć, drodzy Państwo, o tej postaci. Także nie szaleliśmy, drodzy Państwo, nie szaleliśmy ani z napominaniem, ani z nagradzaniem. I co roku, jak wejdziecie na stronę www.królpolski.org.pl, zobaczycie, że kilkunastu osobom dajemy tytuł szlachetny. Szlachetny, żeby nie mylić, że ze stanem szlacheckim. Szlachetny. Po prostu my musimy się dorobić elity ludzi szlachetnych. I, drodzy Państwo, w tej części pierwszej, do której, która jest takim wstępem, takim intro do części, nazwijmy ją wykładowej, prelekcyjnej, którą zrobimy w ramach Instytutu Stanisława, fundacji, ponieważ tam siedzimy już nie na tronie, nie ex cathedra, będziemy mówić to orędzie, ale będziemy mówić wykład o roli biskupa i króla, stając jakby z boku. Mamy ten przywilej w tym nowicjacie, że jeszcze możemy, wchodząc na ten urząd, przygotowywani do tego urzędu, jako dorośli, prawda, drodzy Państwo, no widzieliśmy nawet Karol ten, drodzy Państwo, Coburg, był wprowadzany mając 75 lat, tak? Był 75 lat, dopiero wszedł na tron, drodzy Państwo. To jest osoba już doświadczona, osoba już
po prostu przygotowana, można powiedzieć, całe życie do tronu. My jesteśmy przygotowywani mniej więcej od 2014 roku, a tak de facto od 2016, czyli około 8 lat. Oczywiście wychowanie rodowe, rodzinne swoje robi, prawda? Ale nie możemy tutaj jakby chełpić się tym, że byliśmy przygotowywani przez rodziców do roli króla. No tak nie było. I właściwie musimy jakby sami nadrobić te zaległości, drodzy Państwo, wchodząc na urząd, który jako poprzednik miał miejsce 200 ponad lat temu. A taki właściwy ten urząd, czyli wykonywany przez Stanisława Leszczyńskiego, który był tak prawidłowo obrany, jak rzetelnie i godnie wypełniał urząd królewski, drodzy Państwo, no to mówimy prawie 300 lat temu, tak? Mówimy o roku 1733, tak? Drodzy Państwo, i wcześniej oczywiście 1704-1709, ale wtedy Stanisław miał, jak był wybrany pierwszy raz, miał 28 lat, drodzy Państwo. A drugi raz już miał tam 50 bodajże, 50 chyba 6, tak? 56 około lat. Jak drugi raz był poddany elekcji i drugi raz panował. To już był człowiek właśnie też dojrzały. My, jak była elekcja, drodzy Państwo, mieliśmy dokładnie tyle samo lat, co Stanisław Leszczyński w 1933 roku. Mieliśmy 56 lat. Czyli jesteśmy, mamy w tej chwili 63 lata, bo jesteśmy rocznik 60, drodzy Państwo. I staramy się, drodzy Państwo, wypełniać ten urząd godnie. I rozmawiamy często z różnymi osobami i to, co nas najbardziej, drodzy Państwo, martwi, to to, że z jednej strony jako Polska nie zasługujemy na króla, że nie mamy tej łaski, a z drugiej strony, że jesteśmy tak zindoktrynowani, zbolszewizowani, upartyjnieni, że nie, no choćby, chociaż po tej koronacji może troszeczkę się to zmieni w Anglii, drodzy Państwo, że nie wyobrażamy sobie w ogóle króla, że król to nam się wydaje w ogóle coś jakby no nie z tego świata, tak? Mimo, że żyjemy w charyzmacie Jezusa Chrystusa i wiemy, że Jezus Chrystus umarł za to, że powiedział, że był królem. I w tym miejscu Żydzi powiedzieli, i tu cię mamy, tak? Powiedziałeś królem, a my mamy króla tylko jednego w Rzymie, tak? Cesarza rzymskiego. I tu cię mamy. I dlatego Piłat za to właśnie, że Jezus powiedział, że jest królem, choć oczywiście dodał, że nie z tego świata i tak dalej, napisał, potraktował go jako tego, który tu jakby pretenduje do króla żydowskiego i napisał, Jezus Nazarejczyk, król żydowski. To był wyrok śmierci. I tego wyroku nikt nie zmieni, drodzy Państwo. I Żydzi przylecieli. Nie pisz tak, no przecież tak chcieliście. No tak, ale napisałem, co napisałem, powiedział Piłat. Bo wiedział, że napisał dokładnie to, za co oskarżali. Czyli, drodzy Państwo, Żydom też nie chodziło o to, że Syn Boży, tak? Może taki im by się przydał. To byli ci dzisiejsi biskupi w Polsce, czyli faryzeusze, saduceusze. Tylko oni już mieli tych tetrarchów, to jest bardzo ważne, czyli takich wyznaczonych królów przez cesarza, trzeba rozumieć, tetrarcha, czyli to nie jest król obrany, tylko wyznaczony i właściwie się z tym pogodzili, tak? Wiemy, że to królestwo w tetrarchów, Herodów upada i Żydzi do dzisiaj nie mają króla. Tu w tym miejscu musimy wspomnieć, drodzy Państwo, że za czasów Jezusa wykształciła się już formuła król, Jezus, biskup, Jan Chrzciciel. Wyraźnie się wykształciła. Mimo, że Jan Chrzciciel nie był kapłanem, tylko był prorokiem, ale wykształciła się, bo widzimy, że Jan Chrzciciel w pewnym momencie napomina Heroda, tak? Antypasa. Napomina go za Herodiadę, tak? Że poślubił żonę, że poślubił kobietę, która była wcześniej żoną brata. Napomina go, tak się nie godzi, tak się nie robi, tak? Ona porzuciła męża i wychodzi jakby powtórnie tutaj, niby za mąż, tak? Tak się nie godzi. Czyli Jan Chrzciciel jest protoplastą, drodzy Państwo, świętego Stanisława. Jest wzorcem. Zresztą w litanii świętego Stanisława tam jest właśnie o tym mowa. Jak się czyta litanię świętego Stanisława, jest o tym mowa, drodzy Państwo. Kontynuatorem, drodzy Państwo, to jest Tomasz Becket. 100 lat później w Anglii dokładnie to samo się dzieje, czyli zabójstwo Tomasza Becketa w Anglii, tak? Takiego odpowiednika świętego Stanisława, tylko że w Anglii. I prawdopodobnie tych umęczonych biskupów jest więcej na świecie, drodzy Państwo, ale tutaj w tym charyzmacie takiego, jakbyśmy powiedzieli, szlachetnego napominania, czyli takiego biblijnego napominania, tak? Napomnij brata w cztery oczy i tak dalej, no to nie mamy zbyt dużo, drodzy Państwo. I na naszej po prostu w naszej historii
Nie jest zbyt dużo, ale jest. Ale jest, tak? Tych, którzy napominali lub tych, którzy przestrzegali. To, co powiedział Jan Paweł II też, tak? Że demokracja niekontrolowana wrodzi się w jawną lub ukrytą dyktaturę, drodzy Państwo. I dzisiaj w tym orędziu, drodzy Państwo, nie chcielibyśmy za bardzo teoretyzować, bo to zostawiamy na wykład. Będą linki pod spodem. Przejdźcie sobie Państwo, prosimy, do Instytutu Stanisława. I w dalszej części przejdziemy w formę wykładu, a tu tylko teraz, kończąc to orędzie powoli, drodzy Państwo, odczytamy Ewangelię, którą być może powinniśmy na samym początku, ale ona się trzyma jakby całości, że chcemy Wam dać do zrozumienia, co to znaczy królowanie. Bo właściwie Jezus cały czas nauczał nas królowania. No i to trzeba jakby starać się zrozumieć. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Niemniej najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem, ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je, ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem, nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec i jak ja znam ojca, poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przeprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda i z jednym pasterzem. Drodzy Państwo, tutaj można interpretować, to oczywiście dotyczy się w szczególności, każdy tak odbierze, biskupów dzisiejszych, którzy mają tą laskę, prawda, pasterską, ale to może dotyczyć też króla, tak? Który ma się opiekować, czyli można powiedzieć, że dotyczy to Bace i Juchasa, tak? Ale najlepiej po prostu dwóch baców, tak? Czyli król i biskup powinni dbać o trzodę, czyli powierzony im naród przez Boga, bo każda władza pochodzi od Boga. Biskup zajmując się sprawami moralnymi, a król zajmując się sprawami świeckimi, tak? Jakby ten dualizm, te dwie osoby są nieodzowne, tak jak małżeństwo. Tam, gdzie dwóch, trzech w imię moje, powiedział Jezus. Nie powiedział tam, gdzie jeden. Czyli no, monarchia rozumiana poprawnie, chrześcijańska, składa się jakby, ono nie jest mono, tylko duo. Duarchia się powinna nazywać. Drodzy Państwo, bo jest król i jest alter rex, czyli rex i alter rex. Czyli jest król i inny król, który, jak króla nie ma, to jest interrexem, tak? Czyli jest król i jego lustrzane odbicie, czyli można powiedzieć prymas, tak? Arcybiskup prymas. I w tym duecie mają prowadzić stado i wzajemnie się pilnować i napominać też. Jeden od spraw świeckich, drugi od spraw duchownych. I ci pasterze, ci dwaj, weszli w konflikt. Bolesław Śmiały i, drodzy Państwo, i święty Stanisław. I jeden drugiego mordował. Tak jakby jeden chciał mieć wyłączność na trzodę, ale się nie dało, tak? Możnowładcy opuścili Kraków, lud odmówił posłuszeństwa. I to jest początek non praestando obiedientia, nie będziemy służyć panu, który się sprzeniewierza narodowi. My chcemy mieć pasterza, też duchownego, drodzy państwo, i król musi emigrować. I właściwie Polska staje się sierotą, tak? Na szczęście to szybko w miarę naprawia, ale tak się naprawia, że trwało to 200 lat. I drodzy państwo, naszą rolą jest dzisiaj powiedzieć, że nasi pasterze, czyli tak władza świecka, sprzeniewierzyli się, jak i władza duchowna sprzeniewierzyła się. Musimy obydwie te władze napomnieć. Dlaczego? Ponieważ, drodzy Państwo, władza duchowna nie napomina świeckich w ogóle. Pamiętamy tą pseudopandemię. Wręcz się zbratała i nie napomina grzechu, nie zauważa grzechu u rządzących. A rządzący nie napominają kapłanów, drodzy Państwo. Nie ma zamiaru, żeby były czasy, no pamiętamy jeszcze Kaczmarka po wojnie, prawda, biskupa uwięzionego. Nie, czy Wyszyńskiego uwięzionego. Teraz nie trzeba nikogo więzić. Nie ma takiej potrzeby. To już jest zblatane, to już jest po prostu jedno, tak? I tak po tej stronie, jak po tej stronie, kompletnie niezwiązane z charyzmatem Jezusa Chrystusa, drodzy Państwo. Czyli najemnicy to są. Najemnicy, którzy w ostatnim czasie, zresztą przedstawimy dzisiaj, drodzy Państwo, ciekawą książkę właśnie napisaną o świętym Stanisławie. Święty Stanisław, biskup męczennik, patron Polaków, ksiądz Stanisław Bełch. Z tej książki dzisiaj w części kolejnej, drugiej, trzeciej być może, wykładowej Instytucie Stanisława. Drodzy Państwo, powiemy o roli właśnie biskupa i roli króla. Bo te role są dość jasno na przestrzeni dziejów zdefiniowane. Mówimy o chrześcijańskim królu,
ale mówimy też o chrześcijańskim biskupie. Bo zauważyliśmy w Anglii, że ci biskupi są, zaczynają być niekoniecznie chrześcijańscy. Tak? Niekoniecznie w charyzmacie Jezusa Chrystusa. Tak król, jak rządzący, czy jakiś prezydent, czy ktoś inny, jak i biskup. Dlatego Jezus mówi do faryzeuszy i saduceuszy. Ja jestem pasterzem. Ja jestem prawdziwym pasterzem. Tak? Ja jestem właściwym pasterzem. Tak? I ja powiedział do faryzeuszy, ja jestem dobrym pasterzem. A potem kiedyś powie Jezus, że dobry jest tylko Bóg, czyli ja jestem dobrym w znaczeniu Bożym pasterzem. Ja jestem dobrym pasterzem. I trzeba odróżnić dobrego pasterza od niedobrego w znaczeniu po prostu najemnika, tak? I my dzisiaj mamy najemny, niedobry rząd, całkowicie, władzę byśmy powiedzieli, trzecią RP, to są najemnicy, którzy kompletnie nie dbają o trzodę i mamy najemników wśród biskupów. I napominamy władzę i wszystkich napominamy, którzy tupią nóżkami, przede wszystkim o co ich napominamy? Że nie tworzą na ziemi Królestwa Polskiego tutaj. To jest ich główny zarzut, można powiedzieć, grzech śmiertelny. Że uważając, że żyjemy w charyzmacie, przynajmniej część z nich tak uważa, Jezusa Chrystusa, w ogóle nie dążymy do stworzenia tutaj Królestwa. Co jest w ogóle niesamowite, bo Jezus oddał życie za Królestwo. I jeżeli my sprzeniewierzamy się, przyjmujemy Jezusa jako Syna Bożego, jako Boga przyjmujemy, a nie przyjmujemy jako Króla, no to odrzucamy całego Jezusa. Nie można przyjąć część Jezusa. Odrzucamy Go w całości. Bo kluczem do zrozumienia Jezusa jest Jego królowanie. Jezus cały czas nauczał o królowaniu. Nadchodzi, że właściwie już jest królestwo. Tak? Domyślcie się, że to ja jestem królem, nadchodzi, a właściwie już jest królestwo, mówi Jezus. Co to oznacza nadchodzi, a właściwie już jest? No, że ja jestem, mówi Jezus. Skoro ja jestem, to już jest, to właściwie już jest. Tylko odczytajcie to właściwie, drodzy Państwo. I czy wy to odczytujecie? I czy wy chcecie namiestnika Jezusa w postaci króla ziemskiego tutaj, króla Polski? No nie chcecie. Czy chcecie mieć prawdziwych biskupów? No nie chcecie. Chcecie mieć i tych najemników i uważacie, że jako trzoda się uchowacie. No nie uchowacie się. I to napomnienie kierujemy do wszystkich, którzy tupią nóżkami, którzy startują w wyborach, którzy są w rządzie, są w jakichś władzach samorządowych, jakichkolwiek i ci, którzy pretendują, a nawet ci, którzy głosują, drodzy Państwo. Biada wam, jeżeli nie staracie się o królestwo tutaj na ziemi polskie. Biada wam. Popełniacie błąd, a może i grzech śmiertelny. Bo nie uznajecie Jezusa Chrystusa. Nie uznajecie Go jako króla, tak? A nie uznając Go jako króla, nie uznajecie Go jako Boga. Lekceważycie Go. Tak samo kler Go lekceważy. Pamiętamy te śluby w Łagiewnikach, bez dodatku król Polski. I pamiętamy świeckich, którzy nie doprowadzili do internizacji. Poddali się. I ten konkordat rozumiany jako rozdzielność władz. To jest rozdzielność. Nie napominajcie nas, a my was nie będziemy też napominać. A konkordare znaczy współpraca. Czyli dziwoląg taki, że współpraca zamieniła się na brak współpracy, tak? Wyróbcie swoje, wy wiosłujcie w swoją stronę, będziemy wiosłować w swoją stronę, gdzieś tam dopłyniemy. No lipa kompletna, drodzy Państwo. Jak jedni wiosłują jednym wiosłem, jak chcą, drudzy innym wiosłem, to idziemy, bo to się krocimy w kółko, drodzy Państwo, będziemy dopłyniemy. Dlatego przemyślcie sobie, gdzie tu tkwi błąd i zapraszamy Was do naszego wykładu, drodzy Państwo, ale to orędzie ma napomnieć wszystkich, którzy zajmują się polityką, którzy chcą brać udział w rządach, drodzy Państwo, chcą partycypować do władz lub głosują, ci to rządzą i do wszystkich ludzi w ornatach, w szatach, do wszystkich kapłanów mówimy. Biada wam, jeżeli nie robicie wszystkiego, co możliwe w budowie Królestwa Polskiego. Biada wam, drodzy Państwo. Biada wam biskupi, biada wam księża, biada wam Andrzeju Dudo, Kaczyński, Morawiecki, Tusk et consortes, biada wam posłowie, senatorowie, biada wam samorządowcy, jeżeli nie wspieracie budowy Królestwa Polskiego. Biada was, bo dokładnie gdyby król Jezus tu zszedł i zobaczył, dokładnie by wam to powiedział. Biada wam, tak? Którzy nie dbacie o moje królestwo tutaj. Nie uznajecie mojego królestwa. Tyle, drodzy Państwo, w formule orędzia. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria Królowa zawsze Dziewica. Zapraszamy do wykłady, linki są pod spodem, do wykładu.